Ja to znam dzisiaj świątecznie. To jest taka pora roku, kiedy największe przeboje światowe troszkę idą w odstawkę, a wracają wielkie piosenki świąteczne i utwory, które znamy od bardzo, bardzo wielu lat. Wśród tych największych przebojów można wymienić właściwie dwa, które są absolutnie regularnie grane przez wszystkich. No to oczywiście Last Christmas, a także All I Want For Christmas Is You. Ten drugi utwór w 1994 roku wylansowała Mariah Carey. Pochodzi z jej krążka Merry Christmas. Lata mijają, a ta piosenka ciągle powraca, ale przypomnijmy, że jej twórcami są właśnie Mariah Carey, ale także legenda producencka, czyli Walter Afanasieff. Mariah Carey do dziś zarabia krocie na tej piosence i to nie tylko tantiemy, ale także właściwie coroczne występy na różnych imprezach właśnie okołoświątecznych. Swoje wersje tego przeboju nagrali m.in. Michael Bublé, ale także Dolly Parton i Ariana Grande. I Ariana Grande już dziś powróci. Drugi ze wspomnianych przebojów to Last Christmas, piosenka, którą poznaliśmy w 1984 roku dzięki grupie Wham. 3 grudnia mija 39 lat od premiery piosenki Last Christmas, a na singlu ukazała się wraz z innym utworem, z piosenką Everything She Wants, i to były dwie strony A singla. Ten utwór również doczekał się bardzo wielu wersji. Śpiewali ją m.in. Taylor Swift, Jimmy Eat World, Backstreet Boys, czy właśnie powracająca dzisiaj już po raz kolejny Ariana Grande. Czym się różni wersja Ariany Grande? A tym, że nie jest takim kompletnym coverem, bo to jest piosenka, w której znakomitą część zawiera piosenka grupy Wham, czyli Last Christmas, ale też jest sporo oryginalnych dźwięków i tekstu właśnie zaproponowanych przez wokalistkę. Piosenkę Last Christmas Ariana Grande nagrała na krążek Christmas Kisses, właściwie na czwórkę, bo były tam dwa covery i dwie piosenki oryginalne. A właściwie trzy, ale tę trzecią poznali tylko Japończycy. Producentami tego wydawnictwa są The Rascals, Antonio Dixon i słynny Babyface. Last Christmas w wykonaniu Ariany Grande w największym serwisie streamingowym posłuchano 192 miliony razy. Natomiast piosenki grupy Wham ponad 1 200 000 000 razy. Miejmy nadzieję, że piosenka Last Christmas powróci w tym roku nie tylko w wykonaniu grupy Wham, ale także w świetnej wersji Ariany Grande, czego Państwu i artystce życzę.